letnie popołudnie na Mazowszu. Wszędzie płasko w koło, widać Mazowsze. Gdzie nas dzisiaj zaniosło? Na stację w Gąsocinie. Stacja, jak ich wiele, malutka, zmodernizowana, całkiem przyzwoicie i przyjemnie. Zatrzymują się tutaj jedynie pociągi kolei mazowieckich. Obecnie w sierpniu 2022 roku. Jest po 17, właśnie przed chwilą zamknięta została kasa biletowa. Kasa biletowa znajduje się w takim malutkim kontenerze 20-stopowym, pomalowanym na zielono. Przez Gąsocin jeździ się do Gdańska, jeździ się do Olsztyna. To jest jedna z tych małych stacji, które mijamy. Kojarzymy może ich nazwy, ale pewnie byśmy tutaj nie wysiadali. Linia kolei nadwiślańskiej została zbudowana w zasadzie głównie z przyczyn strategicznych, a w drugiej kolejności z pobudek gospodarczych. Łączyła ona ważne strategicznie obiekty z północną granicą Królestwa Polskiego. Linia ta biegnie przez twierdzę Modlin, specjalnie nadkładając drogi po to, żeby przekraczać Narew właśnie blisko twierdzy. Obok warszawskiej Cytadeli, również koło twierdzy w Dęblinie. Zbudowano tę linię w 1877 roku. Oczywiście nie na raz, ale w 1877 powstała stacja w Gąsocinie. Ta linia kolejowa, czyli dawna nadwiślanka, przeszła gruntowną modernizację. Nawierzchnia nowoczesna, bezstykowy tor na żelbetowych podkładach. To jest najczęstszy komunikat tutaj w Gąsocinie. Większość pociągów, które tędy jadą, to są pociągi wysokiej kategorii, a zatrzymują się tu tylko pociągi kolei mazowieckich. Układ stacji Gąsocin w kształcie Anno Domini 2022. Stacja ma dwa tory główne zasadnicze, po których śmigają pędem pociągi z maksymalną dozwoloną prędkością. Po wschodniej stronie stacji znajduje się tor główny dodatkowy, na który kieruje się wolniejsze składy. Dawniej układ torowy był bogatszy, ale uległ odchudzaniu przy okazji ostatniej modernizacji linii kolejowej nr 9. W centrum stacyjnego założenia znajduje się XIX-wieczny, dziś nieużywany, drewniany budynek dworcowy. Stacja ma dwa perony. Wyspowy peron pierwszy i jednokrawędziowy, znajdujący się w sąsiedztwie dworca, peron drugi. Perony łączy przejście podziemne, którym można wyjść również na wschodnią stronę stacji. Układ drogowy w okolicy stacji sugeruje, że miejscowość rozwijała się wokół kolei. Główna ulica wsi o nazwie Główna biegnie przez oś stacji, od ronda przed dworcowym placem. Wszystkie skrzyżowania drogowe z torami są obecnie bezkolizyjne. Przy południowej głowicy stacji znajduje się dawna nastawnia dysponująca GS, której funkcję przejęło lokalne centrum sterowania w Ciechanowie. Przy północnej głowicy znajdowała się nastawnia wykonawcza GS1. Przy dworcowym placu przycupnęła kontenerowa kasa biletowa kolei mazowieckich. To jedyny przewoźnik, który obsługuje pasażerów odjeżdżających z Gąsocina latem 2022. Układ torowy w Gąsocinie to jest tor pierwszy, tor główny, zasadniczy, który teraz szumi, bo właśnie przejedzie nim zaraz Pendolino. Oczywiście bez zatrzymania.
teraz tor drugi, czyli tor w kierunku parzystym. Jest jeszcze tor trzeci i tor trzeci ma dwie części. Jest część pasażerska i jest przejście torowe, przy którym zaczyna się część towarowa toru trzeciego. W tym momencie na torze trzecim, towarowej części toru trzeciego, stoi skład prowadzony przez byka z cysternami z chemią i czeka na to, aż Pendolino zwolni odstęp. Takie stacje z możliwością wyprzedzania pociągów są bardzo ważne dla przepustowości. Modernizując sieć kolejową w Polsce, często likwidowano takie małe właśnie stacje pośrednie, takie jak ten Gąsocin tutaj. I na tej redukcji nieprzemyślanej bardzo straciła właśnie przepustowość. Dlatego, że po tych torach, mamy tutaj dwa tory linii nadwiślańskiej, z Warszawy na północ, do Działdowa, dalej do Iławy, Tczewa, Gdańska. Tutaj się odbywa zarówno ruch pasażerski, jak i ruch towarowy. Ruch pasażerski to na przykład takie Pendolino, a ruch towarowy, no to właśnie ten byk z cysternami. Różne są prędkości techniczne, które te pociągi rozwijają i nie mogą sobie przeszkadzać. Pierwszeństwo oczywiście ma Pendolino, czyli musimy mieć możliwość wyprzedzania na trasie. Właśnie do tego służą małe stacje z torami dodatkowymi, gdzie dyżurny kieruje na bok pociąg towarowy po to, żeby mógł go wyprzedzić pociąg pasażerski, a każdy pociąg pasażerski, czy to osobowy, czy pospieszny, nie wspomnę już o ekspresie Intercity Premium, ma pierwszeństwo przed pociągiem towarowym, bo towar poczeka, a pasażer potrzebuje dojechać na czas. I redukowanie tych stacji okazało się kłopotem, bo nie ma miejsc, żeby wyprzedzać. Brakuje tych torów, gdzie pociągi towarowe mogą poczekać na swoją kolej i puścić pociąg wyższej kategorii, czy jakikolwiek pociąg pasażerski. Tutaj w Gąsocinie ten trzeci tor jest, ma specjalnie część towarową, właśnie po to, żeby można było się tutaj wyprzedzać na ewentualność dużego ruchu pasażerskiego. Mamy właśnie dwa perony i jazda po tym przejściu torowym, które ma tutaj bardzo mały skos, jest możliwa z prędkością do 100 km na godzinę, co jest możliwe dzięki właśnie geometrii tego przejścia, bardzo dużemu promieniowi łuku na rozjeździe. W Gąsocinie panuje duży ruch. Co chwila coś przejeżdża, często bez zatrzymania. Często też są to pociągi, które tutaj na trzecim torze puszczają pociągi pasażerskie. Czyli pociągi towarowe jadą na bok, pociągi pasażerskie jadą, korzystając z tego, że mają wyższy priorytet w tym kolejowym ruchu. Odjeżdża stąd no, kilkaset osób każdej doby, między 500 a 700, podczas gdy w Gąsocinie wszystkich mieszkańców jest nieco ponad 1100. Tak więc no, na pewno okoliczne miejscowości ciążą ku tej stacji. W ogóle to wygląda na to, że Gąsocin tej kolei zawdzięcza bardzo dużo. Mówiono o tym, że to jest kolejarska osada, że w momencie, kiedy doszła tutaj kolej, która stworzyła miejsca pracy, która wymagała maszynistów, konduktorów, pracowników służby ruchu, to sprawiło, że przy liniach kolejowych zaczęły się właśnie pojawiać takie osady, takie branżowe osiedla, które czasami rozrastały się do dużych miast. Zduńska Wola, Tczew, Korsze i tak dalej, i tak dalej. Każdy z widzów i słuchaczy jest w stanie wymienić co najmniej 5 takich miast, które wyrosły dzięki kolei, że gdyby nie kolej, to tam pewnie nigdy nie rozwinęłoby się większe miasto.
z okolic dworcowego budynku widać nastawnię GS, czyli dawną nastawnię dysponującą. Ona jest przy południowej głowicy stacji. I architektura tej nastawni przypomina budynki, które stawiali Niemcy. Piętrowa, na prostokątnym rzucie, z czterospadowym dachem, z przeszkleniem narożników. Okna są na narożach budynku, zupełnie jakbym to widział w Iławie albo na którejś ze stacji gdzieś na Warmii i Mazurach. Budynek jasno otynkowany, z czerwonym pokryciem dachowym, wygląda estetycznie. Sterowanie odbywa się z lokalnego centrum sterowania w Ciechanowie, odległym o kilkanaście kilometrów od Gąsocina. Najciekawszym obiektem na stacji Gąsocin jest budynek dworcowy, drewniany. To jest taka architektura jak na carskich właśnie kolejach. Budynek dworcowy był piętrowy, całkowicie drewniany, z dachem o małym spadku. Wszystko drewno. Owszem, fundament ceglany, ale ściany z zaciosywanych na końcach drewnianych belek. Liczne wysokie otwory okienne, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Od strony torów nie ma żadnych śladów farby. Ściany działowe widać, w którym miejscu się znajdowały, dlatego że widać tutaj belki, które je tworzyły. Od strony torów znajdowało się wyjście, dwuskrzydłowe drzwi. Wszystko tu jest teraz dokładnie pozamykane. Budynek jest zabezpieczony przed wandalizmem, pozabijany deskami, płytami. Do tego jeszcze jego struktura ochroniona jest w taki sposób, że w krytycznych miejscach poprzykręcane są płaskowniki, które zapobiegają rozejściu się tej drewnianej konstrukcji. Dach jest zabezpieczony. Odprowadzanie wody również jest należyte. Są porządne rydny. Rury spustowe z tworzywa. Prawdopodobnie rury spustowe metalowe mogłyby zbyt szybko znaleźć jakiegoś amatora. Budynek jest zabezpieczony jako tako. Jego degradacja się nie pogłębia w stopniu większym, niż wynika to z ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Nakrętki z tych szpilek łączących płaskowniki, no, gdzieniegdzie komuś się już przydały. Jeżeli się uzbiera dużo nakrętek, to może wystarczy na jakieś tanie wino. Pomiędzy pociągami panuje tutaj idealna cisza żywej duszy. Niedzielne, późne popołudnie. Kontener kasy biletowej zamknięty. To nawet nie jest jakoś strasznie nagrzane od słońca. Kolejna zapowiedź. Kolejny pociąg z Warszawy do Ciechanowa. Tych pociągów kolei mazowieckich jest tutaj naprawdę dużo i te zapowiedzi są częste. Tak więc mieszkając w Gąsocinie można się dość szybko, w kilkadziesiąt minut, dostać do Warszawy. Wejście od strony podjazdu. Mamy tutaj oś w postaci ulicy, która dojeżdża do dworca. Rondo, podjazd na plac przed dworcem i ten dworzec, ten budynek, on już z daleka jest widoczny, on wita pasażerów. Główne wejście zapewne dawniej do holu dworcowego i wejście boczne, być może dla personelu, schody murowane, zabezpieczone dwutełownikami stalowymi, bardzo porządnymi.
i cisza, wszystko to jest zamknięte. Jeśli się przyjrzeć temu budynkowi dworcowemu z pewnej odległości, to widać, że ta centralna część jest zapadnięta nieco względem bocznych skrzydeł. Centralna część piętrowa, skrzydła parterowe i dach na tych skrzydłach osiadł. Całe zresztą, cała ta struktura, całe to belkowanie jest niżej położone od strony tej centralnej części budynku. Nie wygląda to dobrze. Trudno mówić już o jakichkolwiek śladach farby. Na drzwiach jest jeszcze jakaś resztka i gdzieniegdzie może na belkach. Na jaki kolor było to pomalowane? Na taki kolor standardowy. Różnie go można nazywać. Jego oficjalna nazwa to jest chyba jasny orzech. To jest taki kolor woskowo-pomarańczowo-miodowy. Bardzo popularny w takim drewnianym budownictwie charakterystycznym bardziej dla Polski Wschodniej. No ale ta architektura to jest właśnie taka na wschodnią modłę, pamiętająca carat i zbudowana wedle carskiej mody i obowiązujących wzorców estetycznych. Zdjęcie stacji w Gąsocinie zrobione prawdopodobnie w okresie międzywojennym. Co ciekawe, pocztówka opisana była błędnie jako przedstawiająca Ciechanów. Oprócz drewnianego budynku dworcowego na zdjęciu uwieczniono wieżę ciśnień o murowanym, otynkowanym trzonie, zbudowaną na planie ośmiokąta. Wieża ma trzy kondygnacje, zbiornik znajduje się na trzeciej. Obudowa zbiornika jest drewniana, dach wielospadowy o małym spadku. Nad stacyjnymi zabudowaniami górują piękne, rozłożyste, stare drzewa, po których dziś próżno szukać śladu. Spytacie, dlaczego Gąsocin? Co nas tu przywiodło? No, okej, no jest ten XIX-wieczny budynek dworca zbudowany w 1877 roku. Na pewno jest to atrakcyjne, ale czy to jest wystarczający powód, żeby... Czy to jest wystarczający powód, żeby przyjeżdżać na taką stację, gdzie większość pociągów nawet nie chce się zatrzymać? Otóż okazuje się, że Gąsocin miał stać się stacją węzłową. Na północny wschód od Nasielska, nad Narwią, leży Pułtusk. Stary, szlachetny gród. Pułtusk ma prawa miejskie od 1257 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym liczył niespełna 13 tysięcy mieszkańców. W XXI wieku liczba ludności przekracza 19 tysięcy. Aż do powojennych czasów Pułtusk nie miał szczęścia do kolei. Jedynie w czasach I wojny światowej funkcjonowała tu militarna wąskotorówka, która odeszła razem z wojskami. Kolej dotarła do Pułtuska dopiero w 1950 roku, ale był to wąski tor. Pół wieku później, w 2001, linią z Nasielska do Pułtuska przejechał ostatni pociąg, po raz kolejny zostawiając miasto bez kolei. Pola uprawne, tam po żniwach, tu już zaorane. Ten gęsty las mnie intryguje. Malutki, wąski pasek lasu i podmokły rów. Tam jest linia kolejowa nadwiślanka numer 9. Ona jest niżej niż to miejsce, w którym my się znajdujemy. A tędy miała biec linia kolejowa z Gąsocina do Pułtuska. Pułtusk doczekał się połączenia kolejowego, ale dopiero po II wojnie światowej i wąskim torem, a nie normalnym. Ale gdzieś w 40-tych latach, w czasie zawieruchy długowojennej, trwała tutaj budowa linii kolejowej. Kto budował? Niemcy. Niemcy rozpoczęli sporo
inwestycji w czasie II wojny światowej na dzisiejszych ziemiach polskich i to była jedna z nich. Linia wychodziła z południowej głowicy stacji Gąsocin, skręcała w lewo w kierunku wschodnim i bardzo prostym przebiegiem biegła prosto do Pułtuska. Tak miało być. W iluś miejscach między Gąsocinem a Pułtuskiem są ślady prac ziemnych. I to jest jedno z tych miejsc, gdzie te ślady najbardziej widać. Ale okazuje się, że nawet przejeżdżając tędy, nawet będąc na poziomie gruntu, możemy to przeoczyć. Dopiero spojrzenie na zdjęcie satelitarne albo na lidarową wizualizację, obrazowanie terenu, dopiero wtedy zobaczymy, którędy ta linia miała w terenie biec. A kolejną metodą jest wyciągnięcie drona. Fragment dostępny na geoportalu mapy topograficznej okolic Gąsocina, Ślubowa i Kałęczyna z widoczną linią kolejową numer 9 i przystankiem Kałęczyn nie pokazuje nic szczególnego. Dopiero włączenie opcji cieniowania pokazuje to, czego nie widać na mapie, a i nie zawsze da się wypatrzeć na tradycyjnych zdjęciach satelitarnych lub lotniczych. Technika LIDAR, czyli Light Detection and Ranging, wykorzystująca detekcję laserową, pokazuje to, co w terenie kryje zieleń, drzewa i zarośla. LIDAR przydaje się w archeologii, geodezji, ale też w budownictwie i meteorologii. Lidarowe zobrazowanie terenu w przebiegu nieukończonej linii do Płońska ukazuje roboty ziemne i położenie planowanych obiektów inżynierskich. Na Łuku, na południe od Gąsocina, planowano wiadukt pod lokalną drogą. W dalszym przebiegu linia biegła niewielkimi wykopami i nasypami. Równinny charakter okolicy nie wymuszał ciężkich robót ziemnych, pozwalał również na bardzo prosty przebieg projektowanej linii. Linia do Pułtuska, widziana z pułapu kilkudziesięciu metrów nad poziomem terenu. W wykopie, w miejscu planowanego wiaduktu pod drogą Ślubowo-Kałęczyn, stoi dziś woda. Wykop jest porośnięty gęstą zielenią. Linia do Płońska najprawdopodobniej miała być jednotorowa. Wedle internetowych źródeł budowę rozpoczęto w 1944 roku. Trudno powiedzieć, jak zaawansowane były prace w momencie ich przerwania. Amerykańska powojenna mapa sztabowa sugeruje, że istniał fragment toru kolejowego w budowanym przebiegu linii do Pułtuska, ale sporządzane na podstawie informacji wywiadowczych mapy często zawierały nieścisłości. Historia nieukończonej, normalnotorowej linii kolejowej z Gąsocina do Pułtuska kryje wiele zagadek. Może niemiecki styl nastawni dysponującej w Gąsocinie ma związek z tą inwestycją? Tak czy inaczej, w XXI wieku do Pułtuska nie da się dojechać pociągiem. Były traksy, były pendolino, nadciąga właśnie elf kolei mazowieckich. Miejsce dla kolejowego spotera bardzo dobre. Całkiem przyjemnie można tutaj sobie siedzieć i filmować albo fotografować pociągi. Ale i tak wydaje mi się, że większość z nas, a raczej z własnej woli tak planowo, na stacji w Gąsocinie by nie wysiadła. No może ze względu na ten dworcowy budynek. Dziękuję Wam w takim razie za wspólną podróż w to kolejne transportowo-kolejowe miejsce na mapie Polski. Przez Gąsocin pociągi przejeżdżają pędem, z maksymalną prędkością. Pasażer nie ma zbyt wiele czasu na podziwianie XIX-wiecznego dworca, nie wspominając już o wojennej, niedokończonej linii. W codziennym pędzie mijamy miejsca ciekawe, opowiadające niezwykłe historie. Może następnym razem wybierzecie pociąg kolei mazowieckich,
Wysiądziecie w Gąsocinie i rozejrzycie się po okolicy. Każda stacja ma swoją opowieść, swoją historię. Nie da się wszystkich opowiedzieć, ale chociaż warto próbować.